Kiedy oglądam nagranie jej szermierki, nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Ona ma ogromny talent, jest fenomenalna. Gdyby żyła dzisiaj i była w wieku od 20 do 30 lat, wygrywałaby na Igrzyskach Olimpijskich. Jest tak utalentowana. Teraz trudno uwierzyć, jak wrażliwa jest jej ręka. Jej technika jest spektakularna. Jej praca nóg jest właśnie tym, czego cię uczą. Nie ma nikogo lepszego od niej. Może niektórzy byli na jej poziomie, ale nikt nie był ponad nią. Tak o Helen Mayer pisał Semyon Pinkasow, reżyser filmowy i florecista, i nie ma w tym przesady. Helen Mayer szermierkę uprawiała od najmłodszych lat. Należała do klubu w miejscowości Offenbach, gdzie się urodziła. Już w wieku 13 lat została mistrzynią Niemiec juniorów. 2 lata później została już mistrzynią seniorów, a zawody wygrywać będzie od tej pory regularnie. Nic dziwnego, że jej talentem zachwycała się opinia publiczna w Niemczech. Efektem jej ambicji był debiut na olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 roku. Helen Mayer miała wtedy zaledwie 17 lat i nie zawiodła. Na igrzyskach zdobyła złoty medal. Młoda florecistka stała się gwiazdą niemieckiego sportu. 4 lata później na olimpiadzie w Los Angeles była jedną z faworytek, ale nie zdołała powtórzyć sukcesu z Amsterdamu. 2 godziny przed finałowymi rozgrywkami dowiedziała się o śmierci swojego chłopaka, który zginął w katastrofie żaglowca Niobe. Nie była w stanie psychicznie udźwignąć tego ciężaru na tyle, by rywalizować na olimpiadzie, dlatego pomimo wybitnych umiejętności zajęła tylko 5. miejsce. Była jednak na tyle młoda, że widziała swoje szanse w kolejnych igrzyskach w 1936 roku, które miały odbyć się w jej ojczyźnie, w Niemczech. Zatrzymajmy się dosłownie na chwilę w tym miejscu i przypomnijmy. Był rok 1931, gdy trwał kolejny zjazd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Działacze postanowili przyznać organizację Igrzysk Olimpijskich na rok 1936 Niemcom. Nikt wtedy nie przypuszczał, że za 2 lata Republika Weimarska przeobrazi się w III Rzeszę, której podstawą będzie agresywna i rasistowska ideologia. Pomimo to MKOL nie wycofał się z organizacji Igrzysk Letnich w Berlinie. Naziści, choć początkowo do olimpiady podchodzili sceptycznie, to ostatecznie zdecydowali się na organizację zawodów, gdyż widzieli w tym bardzo ważny element propagandowy. Hitler i jego dygnitarze musieli jednak dostosować się do wytycznych MKOL. Od Niemiec zażądano m.in. usunięcia antysemickich afiszy podczas igrzysk oraz złagodzenia rasistowskich wytycznych. Hitler wyznaczył sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jako osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozmów z władzami MKOL. Osobą tą był Hans von Schammer und Osten. Jego zadaniem była dbałość o rozwój sportu w Rzeszy, tak by to Niemcy zdobyli jak najwięcej medali na igrzyskach. Tymczasem kariera Helen Mayer kwitła z każdym rokiem, ale florecistka miała jeden poważny problem. W oczach wielu Niemców jawiła się jako ideał aryjskości i wzór germańskiej blondwłosej kobiety. To z powodu tej urody oraz wybitnego talentu otrzymała przydomek Złota He. Ale Mayer, pomimo podziwu dla jej kunsztu oraz, jak to określono, rasowo czystego wyglądu, w metryce urodzenia miała wpisane pochodzenie żydowskie. W 1928 roku, gdy zdobywała olimpijskie złoto oraz na igrzyskach w Los Angeles, nikt nie zwracał na to uwagi, ale sytuacja zaczęła się zmieniać w 1933 roku, gdy do władzy doszedł Adolf Hitler. Mayer polityką się nie interesowała, swoim pochodzeniem, które zawdzięczała ojcu, też się nie przejmowała. Nie uważała się za Żydówkę, nie praktykowała też wiary mojżeszowej, choć była jej świadoma. Co więcej, jej rodzice także nie byli praktykującymi Żydami. Dyrektor szkoły, w której się uczyła, wspominał, że jej pochodzenie nic nie mówi o jej przynależności rasowej, gdyż jedno spojrzenie na Helen Mayer daje każdemu, kto zna się na rzeczy, jasny obraz sprawy. Jak się niekiedy zdarza, wymędlowała zupełnie na aryjską stronę. Po nieudanych igrzyskach w Los Angeles z 1932 roku Mayer nie wróciła z resztą ekipy do Niemiec. Postanowiła zostać tymczasowo w USA, a decyzję tę podjęła w porozumieniu z niemieckim rządem. Władze Republiki Weimarskiej zgodziły się przyznać jej stypendium i wstąpiła do jednego z ekskluzywniejszych koleżów w Kalifornii, gdzie studiowała języki obce. Założyła tam klub szermierki oraz zarażała swoją pasją innych.
Gdy Mayer uczyła się w Stanach, w Niemczech do władzy doszli narodowi socjaliści. Ale Mayer niewiele mówiła na ten temat. Daleko było jej do jakichś politycznych deklaracji lub nawoływania do zaprzestania prześladowań Żydów w Rzeszy. W kwietniu 1933 roku NSDAP zadała jej pierwszy cios. Została wykluczona z klubu szermierczego w Offenbach. Dwa miesiące później z powodów rasowych zostało cofnięte jej stypendium. Na szczęście dla Złotej He wsparcie finansowe otrzymała od amerykańskiego koledżu. Nie zmienia to jednak faktu, że w Niemczech została jej rodzina, a sama florecistka nie do końca zdawała się rozumieć powagę sytuacji i miała po prostu nadzieję, że wkrótce sytuacja w Niemczech się zmieni. W połowie 1934 roku Mayer skończyła koledż i otrzymała ofertę pracy jako nauczycielka. Nadal trenowała szermierkę, ale i nie stroniła od imprez. Jako doskonała florecistka lubiła pojedynkować się z mężczyznami. W głowie Mayer co jakiś czas odzywała się myśl o zbliżających się igrzyskach. Bardzo chciała wystąpić na olimpiadzie, by zdobyć kolejny złoty medal i to we własnym kraju, przed własną publicznością. W wywiadzie z 1935 roku zdawała się nie dostrzegać ideologicznego problemu w III Rzeszy, gdy przyznała otwarcie, że będzie zaszczycona, jeżeli weźmie udział w igrzyskach reprezentując Niemcy. Dziennikarze w Stanach zaczęli zadawać jej coraz więcej niewygodnych pytań. Wymijająco odpowiadała, gdy wypytywano ją o zaangażowanie w bojkot igrzysk w Berlinie. Nie chciała być może narażać mieszkającej w Niemczech rodziny na jeszcze większą dyskryminację, gdyby opowiedziała się za bojkotem, który tylko w USA przybrał dosyć spore rozmiary. Poza tym Mayer po prostu nie interesowała się polityką. Tymczasem w sierpniu 1935 roku w Niemczech pojawił się amerykański członek MKOL, Charles Sherrill. Celem jego wizyty oraz spotkania z Hitlerem było omówienie sprawy udziału żydowskich sportowców na igrzyskach. Sherrill miał niejako wyprosić na nazistach zgodę, by chociaż jedna osoba żydowskiego pochodzenia mogła wystąpić w kadrze olimpijskiej Rzeszy. Sherrill, podobnie jak wielu zachodnich dyplomatów, dał się jednak nabrać na urok Führera. W liście do Roosevelta, relacjonując swoje spotkanie, pisał o Hitlerze z nieukrywanym podziwem. Jego fotografie zdecydowanie nie oddają mu sprawiedliwości pod dwoma względami. Nie prezentują należycie jego głowy, powyżej wyrazistych oczu, i nie ukazują nic, co pozwoliłoby się domyślać ujmującego człowieka, jakim potrafi być, kiedy zechce. Aż do czasu tej rozmowy nie mogłem pojąć, jak udało mu się pozyskać zwolenników, którzy dali początek NSDAP, ale teraz już to rozumiem. Hitler dał do zrozumienia Sherrillowi, że restrykcje względem niemieckich Żydów zostaną wycofane. Następnie zaprosił amerykańskiego dyplomatę do Norymbergi na wrześniowy zjazd partii. Tam z kolei Sherrill musiał się mocno zdziwić, gdy Hitler z mównicy ogłosił tzw. ustawy norymberskie, które odbierały ludności żydowskiego pochodzenia nie tylko obywatelstwo, ale też ochronę prawną i własności. Sherrill był przygnębiony, że Niemcy go oszukali, ale postanowił negocjować dalej, aby żydowscy sportowcy z Rzeszy mieli, zgodnie z duchem olimpijskim, prawo udziału w olimpiadzie. Hans von Schammer und Osten w rozmowie z Amerykaninem zgodził się ostatecznie, by w kadrze Niemiec znalazł się jeden żydowski olimpijczyk. Sherrill uznał, że to mu wystarczy. Chociaż jego cele pierwotnie sięgały znacznie dalej niż zgoda na uczestnictwo jednego, co najwyżej symbolicznego żydowskiego zawodnika, to Sherrill powiedział później: udałem się do Niemiec w celu umieszczenia w niemieckiej reprezentacji olimpijskiej przynajmniej jednego Żyda i uważam swoje zadanie za wykonane. Osobą, którą Niemcy wytypowali spośród żydowskich sportowców, była przebywająca nadal w Stanach Helen Mayer. Działaczy olimpijskich z MKOL musiał nieco uspokoić fakt, że Niemcy zgodzili się na jej udział. W tym miejscu poznajcie kolejną postać tej intrygującej historii. To działacz MKOL, miłośnik i pasjonat igrzysk oraz ojciec sukcesu przyznania Niemcom organizacji olimpiady, Theodor Lewald. Po tym, gdy Niemcy wyznaczono na gospodarza igrzysk, Lewald został powołany przez niemiecki Komitet Olimpijski do utworzenia Komitetu Organizacyjnego do Spraw Igrzysk. Lewald miał jednak ten sam problem co Helen Mayer. Po prostu był Żydem. Gdy władzę w Niemczech przejął Hitler, dla Lewalda był to początek wpadania w pułapkę, jaką przygotowali dla niego ludzie z NSDAP. Fascynacja olimpiadą przysłoniła Lewaldowi zdrowy rozsądek. Łudził się, że igrzyska to zjawisko pozapolityczne, dlatego pomimo zbrodniczego ustroju chciał, by to największe święto sportu w Rzeszy się odbyło. Był to przecież jego sukces, że organizację dzięki jego staraniom przydzielono Niemcom. Lewald, pomimo że dostrzegał agresywną ideologię hitleryzmu, to nie chciał, by organizację olimpiady Niemcom odebrano.
Przypomnijmy, że w początkowej fazie rządów hitlerowców czołowi dygnitarze III Rzeszy chcieli wycofać się z organizacji igrzysk. Przesłanie równości i pokoju wśród narodów co najwyżej mogło ich tylko irytować. Sam Hitler jeszcze w 1932 roku mówił, że igrzyska olimpijskie to wymysł Żydów i masonów. Nie do pomyślenia jest, by mogły odbyć się w Rzeszy rządzonej przez narodowych socjalistów. To właśnie Lewald w marcu 1933 roku, nie spodziewając się tego, co go czeka w przyszłości, przekonał Józefa Goebbelsa, że Igrzyska Olimpijskie mogą mieć dla III Rzeszy wymiar bardzo propagandowy. Goebbels szybko dał się przekonać, a po nim także Hitler. Naziści zgodzili się podjąć wyzwanie organizacyjne, ale w zamian Lewald zrezygnował ze stanowiska w komitecie organizacyjnym, a po zakończeniu igrzysk odejdzie z niemieckiego komitetu olimpijskiego. Miał też stracić stanowisko w niemieckiej uczelni sportowej, którą sam założył. Pomimo tak rażącego upokorzenia, Lewald zgodził się pozostać najważniejszym doradcą w organizacji igrzysk w Berlinie. Stał się on marionetką w rękach Hitlera, która przekonywała teraz światową opinię publiczną, że III Rzesza nie jest złowrogim tworem, a przyjaznym narodom i sportowcom miejscem. I w tym właśnie miejscu losy dwóch osób skrzywdzonych przez własną ojczyznę, Teodora Lewalda oraz Helen Mayer, zaczęły się splatać. To on napisał list do przebywającej w Stanach florecistki z zaproszeniem do uczestnictwa w olimpiadzie jako reprezentantki Niemiec. W rozmowie z dziennikarzami Lewald mówił: mamy nadzieję, że przyjedzie. Proszę mi wierzyć, że jeszcze bardziej niż Amerykanie pragnęlibyśmy mieć jakichś żydowskich sportowców olimpijskiego kalibru. Nie mamy ich jednak, a wierzę, że nikt w Ameryce nie pragnie, byśmy wystawiali w naszej reprezentacji drugorzędnego sportowca tylko dlatego, że jest Żydem. Z pewnością nie na tym polega duch olimpijski. Lewald nie do końca mówił prawdę. Niemcy mieli jeszcze przynajmniej jedną poważną kandydatkę do startu w igrzyskach, która miała szansę na medal. Była to Gretel Bergmann, która przed igrzyskami wygrywała zawody w skoku wzwyż. Dwa tygodnie przed olimpiadą otrzymała pismo od niemieckich władz, że ze względu na słabe wyniki zostaje wykluczona z reprezentacji olimpijskiej. Argument był absurdalny. Każdy wiedział, że nie o wyniki tutaj chodzi. W każdym razie wróćmy do Helen Mayer, do której w końcu dotarło oficjalne zaproszenie z Niemiec. Florecistka wyraziła zgodę na udział w olimpiadzie, a prasa spekulowała, co kierowało tą żydowską, utalentowaną dziewczyną. Z jednej strony pisano o niemieckiej presji, z drugiej o trudnej sytuacji jej rodziny. W innych artykułach z kolei spekulowano, że Mayer ma na celu zawstydzenie samego Hitlera swoim udziałem, dając mu do zrozumienia, jak wielu niemieckich Żydów zostało przez niego skrzywdzonych. Nie wszyscy jednak komentowali to w ten sposób. Niemiecki Żyd i działacz demokratyczny Georg Bernhard, który wyemigrował z Niemiec do USA po tym, gdy Hitler doszedł do władzy, na łamach amerykańskiej prasy pisał, że jeżeli Mayer zgodzi się na uczestnictwo w igrzyskach jako reprezentantka Niemiec, to będzie to przestępstwo, które należy koniecznie potępić. Niezależnie od spekulacji i krytycznych opinii, Mayer prowadziła własną grę, która świadczy o bystrości jej umysłu. Był listopad 1935 roku. Do letnich igrzysk zostało nieco ponad pół roku. Gdy opinia publiczna podchwyciła sprawę występu florecistki na igrzyskach, Helen zaszokowała hitlerowskich dygnitarzy. Nagle wysunęła żądanie otrzymania pełnych praw obywatelskich i uznania jej za pełnoprawną Niemkę. Warunkowała tym swój przyjazd na igrzyska. W końcu, skoro ma być reprezentantem Niemiec, to naziści muszą zgodzić się na przyznanie jej rodzinie pełnych praw, które teraz, po ustawach norymberskich, były zagrożone. Lewald po otrzymaniu żądania Mayer był zdezorientowany. Co powiedzą Hitler i jego ludzie? Informacja o starcie poszła już do prasy. Nie będzie łatwo odwrócić całą sytuację. Gdy Lewald zachodził w głowę, co robić, Mayer udała się ze swoim żądaniem prosto do niemieckiego konsula generalnego w San Francisco. Konsul relacjonował później to, co usłyszał od florecistki. Helen Mayer oświadcza, że nie wyznaje żadnej religii i że nigdy nie miała kontaktu ze społecznością synagogalną. Wyjaśniła mi ponadto, iż czuje się tym bardziej rozgoryczona swą obecną sytuacją, że nie chce mieć nic wspólnego z żydowskimi kręgami i że nie uważa się pod żadnym względem za Żydówkę, ani też nie chce być za nią uważana przez innych. Na zakończenie konsul zalecał, by nadać Mayer obywatelstwo. Niemniej, pomimo że mówiła prawdę o swoim stosunku do wiary mojżeszowej, to wyparcie się własnego pochodzenia wzbudziło kontrowersje. Niemcy zaczęli się obawiać reakcji Amerykanów, MKO oraz światowej prasy, co się stanie, jeżeli odmówią Mayer obywatelstwa, a ta nie przyjedzie na igrzyska.
Uznali więc, że nie mają wyjścia i na łamach prasy zaczęli informować, że obywatelstwo zostanie jej nadane. Problem w tym, że Majer nie do końca nazistom wierzyła. Dopiero gdy rodzina wysłała do niej telegram, że jej bracia otrzymali pismo potwierdzające obywatelstwo, uwierzyła, że jej żądanie zostanie spełnione i wyraziła ostateczną zgodę na udział w olimpiadzie. Autorka jedynej biografii poświęconej tej utytułowanej florecistce, Mili Mogulow, pisała o niedorzecznym układzie Majer z narodowymi socjalistami. Naziści zaakceptowali niesmaczną konieczność pozwolenia tej półżydówce na dołączenie do niemieckiej drużyny jako konieczność polityczną. Wyglądało to tak, jakby państwo i jedna osoba zawarli toksyczny układ, pozbawiony jakiegokolwiek osądu moralnego. Letnie Igrzyska Olimpijskie zaczęły się w sierpniu 1936 roku. Przygotowania oraz ceremonia otwarcia przebiły wszystkie poprzednie. Niemcy z Igrzysk zrobili festiwal propagandy. Flagi olimpijskie przeplatały się po całym Berlinie z wyraźnie wyeksponowanymi swastykami. Hitlerowscy dygnitarze zadbali też o najwyższy poziom organizacji. Złagodzono antysemicką propagandę, a przygotowani niemieccy przewodnicy i policjanci udzielali gościom z zagranicy niezbędnych wskazówek oraz pomocy. Wszystko po to, by stworzyć pozory atmosfery święta narodów i pokoju, które wpisane są w ideę nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Gdy tylko ci wszyscy dyplomaci, dziennikarze i wreszcie olimpijczycy wyjadą z Berlina, Niemcy znów pokażą swoją prawdziwą twarz. Na razie jednak trwały igrzyska, a oczy całego świata skierowane były na stolicę Rzeszy. Helen Mayer po powrocie do ojczyzny dostrzegła, że prasa niemiecka poświęca jej niewiele uwagi. Więcej miejsca na swoich łamach poświęcała jej prasa amerykańska. Mayer swój start zaczęła 5 sierpnia od walk eliminacyjnych. Przeszła je bez problemu. Zdawała sobie jednak sprawę, że wśród jej nowych rywalek znajduje się nowa ambitna gwiazda węgierskiej szermierki – Ilona Elek. Równie groźna dla Mayer była Austriaczka Ellen Price, złota medalistka z poprzednich igrzysk w Los Angeles. Jak na ironię, cała trójka tych wybitnych florecistek, Mayer, Elek i Price, miała pochodzenie żydowskie. Wraz z jeszcze 5 innymi zawodniczkami dotarły one do fazy finałowej. Ta ostatnia runda miała charakter ligowy. Kto wygra najwięcej starć i uzyska największą liczbę punktów, otrzyma złoty medal. Już na początku tej fazy Mayer starła się ze swoją najgroźniejszą rywalką, z Iloną Elek. Zawody odbywały się w amfiteatrze, widownia szczelnie zapełniła obiekt, a publiczność ostrzegano, że w czasie odbywających się pojedynków musi milczeć. Pomimo zażartej walki Mayer przegrała z Iloną Elek wszystkie 3 rundy, lecz to nie był koniec turnieju i walki o złoto. W razie słabszej formy Elek w pozostałych pojedynkach Mayer nadal mogła starać się o złoto. I tak też się stało. W następnych 5 starciach Mayer pokonała wszystkie konkurentki. Ostatnim pojedynkiem w finale była rywalizacja Mayer z Price. Elek była już tylko biernym obserwatorem. Nic od niej nie zależało. Różnica punktowa między całą trójką była niewielka. Wszystko zależało teraz tylko od tych 2 florecistek. Ta, która wygra, zdobędzie złoto. Walka była niezwykle wyrównana. Historycy sportu do dziś uznają to starcie za jeden z najbardziej klasycznych i dramatycznych pojedynków szermierczych w dziejach Igrzysk Olimpijskich. Obie zawodniczki dały z siebie wszystko. W końcu obie walczyły o złoto. Pierwsze starcie zakończyło się remisem 2-2, który nie gwarantował złota ani jednej, ani drugiej. Korzystnie za to wpływał na sytuację Ilony Elek, która w razie remisu ma szansę utrzymać pierwsze miejsce i sięgnąć po złoty medal. W drugim starciu Mayer i Price wymieniły liczne pchnięcia i zasłony, ale runda znów zakończyła się remisem, tym razem 3-3. W końcu nastąpiła ostatnia, decydująca 3. runda. Obie zawodniczki znów dały z siebie wszystko, ale wynik tego wyrównanego starcia mógł być tylko jeden. 4-4, a to oznacza, że cały pojedynek zakończył się remisem. Sędziowie podsumowali więc punkty i przy niewielkiej przewadze złoto trafiło do Ilony Elek, srebro do Mayer, a Austriaczka Price musiała zadowolić się brązem. Po zakończonym remisowym starciu Mayer się rozpłakała, zdawała sobie sprawę, że złoto było w zasięgu. Następnie już na stadionie olimpijskim nastąpiła ceremonia wręczenia medali stojącym na podium zawodniczkom. Wówczas Helen Mayer wykonała gest, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej skandalicznych w dziejach. W
florecistka żydowskiego pochodzenia, po otrzymaniu medalu wzniosła prawe ramię do góry w hitlerowskim geście. Tłum wybuchł spontanicznym aplauzem. Ten gest przyćmił nawet zwycięstwo Ilony Elek. Najważniejsze było jednak to, że społeczność żydowska odebrała to jako szokujący akt zdrady. Co więcej, dziennikarz i publicysta sportowy Volker Kluge w jednym z niemieckich raportów znalazł wypowiedź Mayer na temat Hitlera. Podczas przyjęcia na jej cześć olimpijka miała powiedzieć: Berlin był wyjątkowy z powodu jednego człowieka, który zorganizował igrzyska na najwyższym poziomie. Tym człowiekiem jest Führer. Mayer otrzymała też od Hitlera bukiet róż ozdobiony wiązanką ze swastyką oraz odręcznie napisane gratulacje, co miała nazwać zachwycającą pamiątką. Wkrótce musiała jednak zmierzyć się z krytyką, która trwać będzie jeszcze dziesiątki lat. Mayer nie zdawała sobie sprawy, że to za sprawą tego, co zrobiła na podium, a nie swoich osiągnięć, stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w dziejach sportu. Guy Walters, autor szerokiej pracy na temat igrzysk w Berlinie, pisał: stojąc na podium, Mayer zrobiła coś, czego miała żałować przez resztę życia. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób traktowano ją i jej rodzinę w ciągu ostatnich lat, był to niezwykły akt solidarności z reżimem, który traktował ją jak przestępczynię. Przez długie lata ten gest Mayer uważany będzie za wstrząsający akt zdrady wobec innych Żydów. Czy Mayer rzeczywiście, jak pisał Walters, żałowała swojego czynu? Nie ma co do tego pewności. Do gestu, który wstrząsnął opinią publiczną, odniosła się też biografka Mayer, Mili Mogulow. To wydawało się naturalne. Wszyscy Niemcy zasalutowali swojemu przywódcy. Helen chciała wywrzeć na opinii publicznej trwałe wrażenie, że jest prawdziwą Niemką. Niestety jej rozdzierający serce, mrożący gest był hołdem złożonym Hitlerowi. Dla Niemców był to gest wyłączności, wiążący naród we wspólnej sprawie. Niektórzy zareagowali obrzydzeniem i przerażeniem, w tym żydowska koleżanka Helen ze szkoły. Większość Niemców uznała jej salut za potwierdzenie przysięgi na wierność Hitlerowi. Postawa Mayer krytykowana jest nadal. Semyon Pinkhasow, który w XXI wieku analizował życiorys Helen Mayer, mówił: próbowała kompromisu z reżimem nazistowskim, wiedziała, kim byli naziści i wciąż próbowała dojść do kompromisu. Dla mnie to grzech. Postawiła się ponad wszystkimi innymi. Na temat zachowania florecistki głos zabierali także ludzie tamtych czasów, także ci, którzy byli w podobnej sytuacji jak ona. Ostrą krytykę wobec Helen Mayer wymierzył znany na całym świecie pisarz Thomas Mann, laureat literackiej Nagrody Nobla, który po dojściu Hitlera do władzy udał się na emigrację do USA. W jednej z radiowych audycji zarzucił on Mayer, że powinna wykorzystać swoją sławę i popularność, by poinformować świat o tym, co naprawdę dzieje się w Niemczech. Głos zabrał też Georg Bernhardt, ten sam, który udział Mayer w igrzyskach nazwał przestępstwem. Tym razem uznał on jej osobę za przypadek beznadziejny, insynuując, że zaprzeczyła własnemu ojcu, by odkupić z powrotem niemieckie obywatelstwo. W późniejszym okresie dziennikarze i publicyści dotarli też do Gretel Bergmann, którą Niemcy wykluczyli z reprezentacji olimpijskiej za żydowskie pochodzenie. Bergmann nie kryła swojego oburzenia i już w 1937 roku opuściła Niemcy na stałe. Zapytana, co by zrobiła, gdyby znalazła się na olimpijskim podium, czy również zasalutowałaby w hitlerowskim geście, czy postąpiłaby tak samo jak Helen Mayer, Bergmann odpowiadała: zadaję sobie to pytanie każdego dnia mojego życia. Nie znam odpowiedzi. W Niemczech panował okropny klimat niewyobrażalnego strachu. Czy Mayer naprawdę zasłużyła na krytykę, jaka na nią spadła i jaka spadać będzie jeszcze przez dziesięciolecia? Historia ta nie jest czarno-biała. Badacze jej życiorysu zaznaczają, że być może Mayer nie miała innego wyjścia. Guy Walters przypominał, że sama florecistka nie uważała się za Żydówkę. Ponadto pisał: Mayer obawiała się konsekwencji, jakie mogła za sobą nieść odmowa wykonania tego gestu. Taka decyzja wymagałaby niezwykłej odwagi, może nawet ryzyka. Bardziej niż wielu innych Niemców, rodzina Mayerów obawiała się pukania do drzwi w środku nocy. Gdyby wykonała taki zuchwały popis, na pewno tak by się to skończyło. Nie podczas olimpiady, lecz kilka miesięcy później, gdy uwaga świata była już zwrócona gdzie indziej.
Motyw położenia rodziny nie może być w tej historii ignorowany, dlatego wiele osób wstrzymywało się z ostrymi komentarzami. W całej tej historii jest coś jeszcze, coś co powoduje, że istnieje pewien brak konsekwencji lub choćby częściowo sprawiedliwej oceny. O ile świat przez wiele lat dyskutował na temat tego, co zrobiła Majer, tak wszyscy zapomnieli o Teodorze Lewaldzie, innym niemieckim Żydzie, który aktywnie pracował przy organizacji olimpiady. Na wielu fotografiach widać go, jak wielokrotnie wykonywał on ten sam gest, który wykonała Majer. Jeżeli zachowanie florecistki uznano za akt zdrady, to jak w takim razie określić postawę tego sędziwego miłośnika igrzysk? Na to pytanie trudno znaleźć odpowiedź, ale opinia publiczna w porównaniu do Majer nieco oszczędziła postawę Lewalda. Po igrzyskach Helen Majer została w Niemczech jeszcze kilka tygodni. Zdążyła się jednak przekonać, że jej rodzina jest i będzie dyskryminowana. Nie doczekała się też obiecanych pełni praw obywatelskich, nawet jako osoba ze statusem tzw. honorowego Aryjczyka. Trzecia Rzesza nie była dla niej bezpiecznym miejscem. Nie ryzykowała. Postanowiła wrócić do Stanów, mając nadzieję, że przyjdą w Niemczech inne czasy i może wtedy wróci do kraju, który wciąż uważała za własny. Majer wróciła do Mills College, gdzie pracowała nadal jako nauczycielka języka niemieckiego. W tym cichym, spokojnym, może nawet nudnym, ale jednak bezpiecznym miejscu powitano ją jak bohatera. Udzielała wywiadów, pokazywała medal oraz stroje sportowe z olimpiady. Skrzętnie pomijała jednak sprawę hitlerowskiego salutu, wykonanego z olimpijskiego podium. Nie żałowała jednak swojego startu w igrzyskach. Fotografie z olimpiady, w tym ta z Hitlerem wykonana podczas spotkania z niemiecką kadrą olimpijską, zaczęły zdobić ściany jej domu. Sporo jej wypowiedzi budziło jednak kontrowersje, jak ta, że wielu mieszkających w USA, jak to nazwała, nudziarzy, nadal nie może się pogodzić z tym, że igrzyska w Berlinie były najlepszą olimpiadą w historii. Na temat Hitlera i III Rzeszy nie powiedziała, będąc już w USA, żadnego krytycznego słowa. Kiedyś jeden z jej przyjaciół, Roland Partridge, mówił, że gdy podczas rozmowy z nią zaczął krytykować państwo niemieckie, wówczas Majer odpowiedziała mu: pamiętaj, że nie wszyscy Niemcy są tacy jak Hitler. Majer nie zdobyła się na otwartą krytykę III Rzeszy publicznie, a podczas prywatnych rozmów też unikała tematu. Autorka jej biografii, wspomniana już Mili Mogulow, pisała o tym zachowaniu następująco. Jej brak zainteresowania sprzyjał adaptacyjnej postawie, cechom podobnym do kameleona, które pozwalały jej być giętką i zmienną w zależności od okoliczności. Z pewnością strach o przyszłość rodziny musiał mieć wpływ na jej samoocenzurowaną, oczyszczoną wersję hegemonii III Rzeszy. Ale Helen straciła z oczu kwestie moralne. Zamiast kwestionować nazistowską ideologię, stała z boku w czasie, gdy reżim knuł los niekończących się wrogów. Helen wróciła do Ameryki, ale czy z wyboru? Gdyby druga część jej umowy z Niemcami została dotrzymana, a jej obywatelstwo zostałoby przywrócone, to czy zostałaby w Niemczech, czy jednak wróciła do Stanów Zjednoczonych, nie mogąc żyć z tym, czym stawały się Niemcy? Majer o swojej ojczyźnie mówiła niechętnie, być może z poczucia lojalności wobec kraju, w którym się urodziła i wychowała, nie krytykowała otwarcie sytuacji, jaka jest w nim obecnie. W liście do jednej z koleżanek otwarcie przyznawała, że tęskno jej do domu. Czy zobaczymy się ponownie w przyszłości? Nie wiem. Wiem tylko, że chcę wrócić do Niemiec, ale na pewno nie ma tam dla mnie miejsca. Jestem jedną z tych dusz, które spotkał ciężki los. Kocham Niemcy tak samo jak ty. Czuję i myślę tak samo po niemiecku jak ty. Listów Majer zachowało się jak na lekarstwo. Rok po igrzyskach wzięła udział w szermierskich mistrzostwach świata w Paryżu. Zdobyła tam pierwsze miejsce, wyprzedzając tym razem swoją niedawną rywalkę z olimpiady, Ilonę Elek. Był to jej ostatni sukces w Europie. Pojawiła się na krótko w Niemczech, ale prasa niewiele pisała o jej sukcesie z Paryża. Zauważyła, że w kraju nic się nie zmieniło, dlatego po powrocie do USA rozpoczęła starania o obywatelstwo amerykańskie. Otrzyma je w 1940 roku. Podczas Nocy Kryształowej do mieszkania jej rodziny weszło gestapo. Bliskich uratowało tylko zdjęcie Majer z Hitlerem z 1936 roku. Podczas wojny unikała rozmów na temat swojego udziału w igrzyskach. Fotografie z olimpiady, które zdobiły ściany jej domu, teraz zniknęły i były wspomnieniem niewygodnego epizodu w jej życiu. Stany Zjednoczone były przecież w stanie wojny z Niemcami. W 1943 roku wzięła udział w projekcie, w ramach którego uczyła amerykańskich żołnierzy języka niemieckiego.
Gdy wojna się skończyła, na światło dzienne wyszły potworności, jakich Niemcy dopuszczali się m.in. w obozach koncentracyjnych. W czasie wojny, jak i po niej, spotykała się z niechęcią oraz podejrzliwością ze względu, o ironio, na niemieckie pochodzenie. Rodzina Mayer wojnę przeżyła, ale zginęła część jej krewnych. W 1948 roku zaplanowano Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Mayer biła się z myślami, czy nie wziąć w nich udziału jako reprezentantka USA. W 1946 roku Mayer wygrywała jeszcze na zawodach w Stanach, reprezentując Kalifornię, ale już rok później zaczęła wychodzić z formy, w igrzyskach nie wzięła udziału. Poza tym nie jest jasne, czy otrzymałaby pozwolenie na reprezentowanie USA w sytuacji, gdy wcześniej była reprezentantem Niemiec. Sama olimpiada w Londynie się odbyła, pomimo krytyki, że w powojennej Europie środki powinno się przeznaczać na inne cele. Co ciekawe, złoty medal w szermierce znów zdobyła tam stara znajoma Mayer z igrzysk w Berlinie, nie kto inny jak Ilona Elek. Mayer, która zawsze chciała wrócić do Niemiec, teraz miała na to szansę. Ostatecznie zdecydowała się na powrót na stałe w 1952 roku. Dopiero wtedy wyszła za mąż za barona Erwina Falknera von Sonnenburga. Zamieszkała z nim koło Stuttgartu. Krótko po tym stan jej zdrowia znacznie się pogorszył. Już wcześniej zdiagnozowano u niej nowotwór, z którym teraz nie była w stanie wygrać. Helen Mayer zmarła w 1953 roku w wieku 42 lat. Na jej temat pojawiło się wiele publikacji, w tym jedna biografia. W 2000 roku magazyn Sports Illustrated nazwał Mayer największym szermierzem XX wieku. Na początku lat 60. trafiła do Galerii Sław Amerykańskiego Związku Szermierki. Parę lat później w RFN pojawiły się znaczki pocztowe z jej podobizną. W 2008 roku Semyon Pinkhasow zrealizował film dokumentalny na jej temat, w którym głos zabrali historycy sportu oraz jej rodzina. Jej postać do dziś budzi emocje, najczęściej jednak niezwiązane z jej wyjątkowym talentem. W tym materiale to wszystko. Klasyczne podziękowania dla patronów oraz wszystkich subskrybentów kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia.